Witajcie w świecie labiryntu. Witajcie na kanale Masyjcy Polska. Dzisiaj jest tutaj ze mną pan Rafał Żukowski, właściciel tutaj tego terenu, a zarazem plantator kukurydzy, który w tym roku posiał kukurydzę Halkę. I dlaczego pan tą kukurydzę posiał? Wie pan co, no słyszałem, że ta odmiana jest w stanie urosnąć do niewyobrażalnych wysokości. Mamy rok suchy. Tak, ale byłem ciekawy, czy jest to możliwe w ogóle, tak? Z reguły miałem kukurydzę maksymalnie do 3 metrów wysokości, a tu słyszałem, że jest to jakiś potwór, który może pokazać większą moc. Tak, to jest ten potwór, który jest u mnie na koszulce. Tak, to jest Halk z Masycy. W tym suchym, nietypowym 2019 roku urósł do 3,5, a nawet 4 metrów w obsadzie większej niż ta deklarowana, zalecana te 80 tysięcy roślin. Tak, to jest zdecydowanie więcej. Wykształciła kolbę, wykształciła potwornie szerokie liście, także w tym labiryncie są ściany. Ściany jak ściany betonowe. Ściany jak ściany betonowe. Nie da się zrobić skrótów. Jak ktoś zrobi skrót, to się poobdziera. Co najlepsze, że nie są w stanie klienci oberwać wszystkich kolb, bo do tej najwyższej nie sięgają. Nie sięgają. O, sięgają właśnie do najwyższej. Także to jest też ciekawostka. Waszym zadaniem jest uzupełnić całą tabelkę. Jak już ją uzupełnicie, udajecie się do miejsca wskazanego na mapie X-em, które znajduje się przy samym wyjściu. I tam dostajecie wskazówki na resztę zadania, czyli na mapkę, która znajduje się tutaj poniżej. Jakieś pytania? Nie. Dobra, więc tak. Strzałeczką tą wchodzicie, tą strzałeczką wychodzicie. I najważniejsze, trzeba wziąć chorągiewkę, która jest z tyłu, i trzymać ją ogólnie wysoko. A gdyby się coś działo, bardzo mocno zacząć machać. Proszę, mapka dla Ciebie. Dziękuję. Ja tutaj słyszałem opinie klientów, że są pod wrażeniem, jeśli chodzi o wielkość, o rozmiar kukurydzy. Na pewno są pod wrażeniem, bo sam jest to pod wrażeniem. A ile lat już pan tutaj sieje kukurydzę? Wie pan co, zaczęliśmy w 2012 roku. Mieliśmy różne odmiany, też wysokie. Też miały powyżej 2,5 metra i tak dalej. To w sumie wystarczało, ale w tym roku ta wysokość tutaj jest powalająca. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby robić labirynt w kukurydzy? Podróżowaliśmy trochę po świecie z małżonką i trafiliśmy na taki pomysł i stwierdziliśmy, że może by u nas coś takiego zrobić. Dziękujemy i zapraszamy do świata. Oczywiście, zapraszamy. Labiryntów. Sprawdźcie się, zobaczcie, czy przeżyjecie wyjście.